siemano, Kładziszem do Torunia, do RR Moto. Paliwa tylko na las i jazda. Całe 40 km moje. Paliwa nalałem na full. 43 stopnie. Skład dopiero się nagrzewa, no pierwsza jego trasa będzie. Tak to zawsze na lawecie jeździł albo na busie. A dzisiaj wyprawa do RR Moto. Tak teraz jak jadę do Torunia, to powiem, że czuję się jak do mało lata. Kurde, powiem wam, super pogoda. Wiatr owiewa mnie chłody. Terenie pośmigać. To jeszcze można na kółko wyrwać. No i tutaj się wbić w teren. To są podjazdy. Nie zauważyłem samochodu. Przerwa to tutaj. Oj, się opony nagrzały. O, tylne nie. Przednie. No, ja już wjeżdżam do Torunia, a zaraz będę w sklepie. Chłodzenie włączę, żeby ochłodzić trochę silnik. Asfalt gorący, 30 stopni jest jak nic. Tak. Mocny wiaterek.
T07 w Raptorze, no to jest mocna jednostka, powiem. Odpycha to się niesamowicie. Siemano. To miasto, choć jest krzyżackie, ale ładnie pachnie tutaj Wisłą, nie śmierdzi, czuć to. Maszyna wyjeżdża z RR-Moto, trochę motocykli jest, czyli klientów jest, wielki sklep. Dzień dobry. Powiem wam, sobota, a tutaj ruch, nie idzie się dochodzi do kasy. No jeszcze taki przemarsz zrobię. No to siema. Siema. Black Opso wybrał buty, które są bardzo mocno wentylowane. Plus tego jest taki, że but jest na właśnie taką pogodę, jaka jest dzisiaj, czyli w sumie co, sezon, świetna pogoda, ma też usztywnioną podeszwę, no i zameczek, żeby się dużo lepiej nam te no buty właśnie zakładało, nie? No właśnie. Kurde. Tyle, naprawdę świeży model, bardzo wygodny, do miasta polecany, nie? Zupa. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki. Nara. Siema. Siema. A ja już te buty sobie ubiorę, byki. Trochę tu jest dużo ludzi i nie idzie takiego spontana filma zrobić. Bo po prostu nie chcemy tutaj rozpraszać klientów. Ale ja już w tych butach pojadę. Dzisiaj będzie test na Willy Boysów Beton. No ten zameczek tutaj to jest po prostu rewela plus ten rzep. I to jest to. No te już buty się wysłużyły niestety. Sorry, że tak tutaj zastawiłem, ale zaraz uciekam. Dostałem jeszcze taki gadżet. Czyli na jedno pranie, ale spokojnie dwa kaski można wyprać. Płyn do ręcznego prania, wyściółki, kasko. Rozrabiamy z wodą. Wbijajcie na stronę RR-Moto, teraz są te buty w promocji. Chyba, że wam się inny model podoba.
No, jak gotowy. No, ja już opuszczam Steber Moto. Już w nowych botach. Dzisiaj muszę to przetestować. A ja się z chłopakami już pożegnałem. Kurczę, ja bym mógł tutaj zamieszkać w tym sklepie. Zakupy w RR Moto normalnie petarda. Zawsze lubię tu przyjechać. Jeszcze gadżetów rozdają. Zawsze się trafi na jakąś dobrą cenę. Aż sobie bączka zakręcę z tej radości. Paliwa zdoił, nie? Ciekawe na jakim tym wskaźniku skończę jazdę dzisiaj. Ale fajnie, raptor przypalony. Pewno powyżej 2000 km będę miał. Raptor nie zachęca do jazdy ekonomicznej. No, ekologiczna też, no bo jak ekonomiczna, to ekologiczna. Dużo bym się nie pomylił. Terenu nawet. Tu się oddycha. O, mały podjazd. Duży podjazd. A zobaczę co tam jest. O, duży podjazd. Jestem na miejscu, ale powiem wam, że lubię jeździć na niskich biegach. Jak on te wysokie obroty słodzi. To jest petarda.
pierdzenie to jest zawodowe.